Wideo, które zaraz Wam pokażemy, pojawiło się w sieci dosłownie na kilkanaście godzin przed tym, jak Władimir Putin po raz piąty rozsiadł się na rosyjskim tronie. Putin tradycyjnie koronował się na Kremlu z ogromną pompą, nawiązującą, a jakże, do czasów imperium. Na taką imprezę z pustymi rękami przyjść po prostu nie wypada, nawet jak się jest opozycją i to niby nieistniejącą. Prezent więc musiał być. Czy ten Putin docenił, tego nie wiemy. My na pewno. Dziś pokażemy relacje prosto z serca tajnej rezydencji. Będzie specjalny agent, ukryta kamera, ogromne pieniądze, a nawet sala do striptizu. Tak, do striptizu. Chociaż jej już właściwie nie ma, bo rura do tańców go-go zniknęła, a pomieszczenie zamieniono na... no, nie uwierzycie na co. I wiara w tym wypadku może być nie bez znaczenia. Ale o tym za chwilę. Najpierw proszę Was, abyście wsparli nas w serwisie Supi by Patronite. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam też do subskrypcji naszego kanału, a także do komentowania i lajkowania treści, które tworzymy, bo tworzymy je dla Was. Te lajki są ważne, bo dzięki nim, no i komentarzom, algorytm chętniej podpowiada te nasze filmy innym użytkownikom. Nazywam się Arleta Bojke, to jest kanał Koniec Świata i już teraz pokażę Wam nagranie, którego nigdy wcześniej nie pokazywano. Gdzie my? Gdzie jesteśmy? Co się dzieje? On gra na flecie, ale dlaczego jest nagi? To po prostu kompilacja, montaż. Montaż? Apart hotel, po prostu hotel. Przepraszam, proszę mi powiedzieć, gdzie znajdę recepcję? Wygląda na to, że zabłądziłem. A kto kraj? Kto ostatni do elektroterapii? Zdaje się, że ja. A gdzie stanę? Gdzie jest najbliższy przystanek? Kto tutaj pływa? Domyślacie się już? Owszem, to ukryta kamera w ociekającym luksusami pałacu samego Władimira Władimirowicza Putina. Pałacu, który jest jednym z najtajniejszych i najbardziej strzeżonych obiektów w Rosji. W teorii mucha nie przemknie, w praktyce jakoś przemknęła. Nagrania wnętrza pałacu możemy zobaczyć dzięki pracy zespołu śledczego Fundacji Walki z Korupcją stworzonej przez Aleksieja Nawalnego, no i dzięki pracy jednego odważnego człowieka, któremu udało się przeniknąć za bramy luksusowej posiadłości cara i zarejestrować 4-godzinne wideo. A jak Wam już wspomniałam, łatwo nie było, bo obecna już nie budowa, a przebudowa obiektu została przeprowadzona z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. W środku nie wolno było korzystać z telefonów, a pracownicy za każdym razem przechodzili skrupulatną kontrolę. O rezydencji pod Gelendżykiem nad Morzem Czarnym, bo o niej właśnie mowa, świat dowiedział się ponad 3 lata temu, dowiedział się za sprawą Aleksieja Nawalnego, no i dowiedział się wówczas, że jej właścicielem nie jest nikt inny niż Władimir Putin. Oczywiście nieoficjalnie, bo oficjalnie to obecnie hotel. Tak przekonuje miliarder i przyjaciel Putina, Arkadii Rotenberg, który twierdzi, że jest właścicielem tej inwestycji. Problem w tym, że ten niby hotel urządzony jest tak na bogato, że trudno oczekiwać, by ta inwestycja mogła się kiedykolwiek zwrócić. No ale kto Rosję zrozumie? My w każdym razie próbujemy. No i razem z Fundacją Nawalnego w tym przypadku obnażamy kłamstwa Putina. My chcemy tam postroić apart hotel. To nie bardzo podoba. Chcemy tam zbudować apart hotel. To przedsięwzięcie bardzo mi się podoba. Za półtora roku czy dwa lata zaproszę cię, abyś zobaczył, jak tam jest pięknie. Прошло не полтора, не два, а почти 3,5 года. Nie półtora roku, nie dwa, ale niemal 3,5 roku trzeba było czekać na to, by móc zapakować walizki i pojechać na wakacje. Ale problem w tym, że apart hotelu nie ma. Nie ma w wynikach wyszukiwania, nie ma na stronach, nie ma w broszurach ani ulotkach. Mimo obietnicy Rotenberga dziennikarzy tam nie zabrano, nie pokazano im tego piękna. Wszystko wygląda tak, jakby hotel po prostu nie istniał. Czy Rotenberg oszukał nas wszystkich? W to nie wierzę. Неужели Ротенберг всех нас обманул? Не верю.
В каком-то смысле он не обманул. В pewnym sensie нас nie oszukał. Budowa rzeczywiście została zakończona. Gołe ściany, które wcześniej nam pokazano, teraz po renowacji błyszczą. Marmurowe podłogi są wypolerowane, poustawiono meble. Wszystko jest wykończone i zaaranżowane. Tak jak był to pałac Putina, taki jest nim nadal. Tak jest. No i teraz pomyślcie sobie o człowieku wychowanym w ciasnocie. W leningradzkiej komunałce, w bloku, w starym bloku, bez żadnych wygód, który jako przeciętny agent, to znaczy menadżer przedsiębiorstwa o nazwie KGB, przez 5 lat mieszka na walizkach w Dreźnie, a nieco później pomieszkuje, no i pech chciał, że znowu przez wiele lat, znów w dość starawym budynku zwanym Kremlem. Pewnie o nim słyszeliście. Jest jeszcze tak zwana rezydencja Nowo-Ogariowo, no i jest jeszcze jedna w Soczi, no ale znów. Przecież to życie na walizkach. A w końcu ten człowiek, o którym myślimy, ma już swoje lata. 70 stuknęła już jakiś czas temu. Czas więc na choćby małą stabilizację. No i własny domek. I właśnie teraz do tego domku wraz z ludźmi Nawalnego serdecznie Was zapraszam i zabieram na unikalną wycieczkę. Wycieczkę jedyną w swoim rodzaju, w której dotąd jeszcze nikt nie brał udziału. No, może oprócz samego Władimira Władimirowicza. Człowiekowi Nawalnego udało się wejść do środka i ukrytą kamerą nagrać każde pomieszczenie putinowskiego pałacu. Poznać wszystkie jego zakamarki. Wchodził gdzie chciał, bez kontroli. Dlatego nie będzie żadnych wizualizacji, żadnego fotomontażu, grafik, tylko najprawdziwsze, autentyczne zdjęcia. Zatem jesteście gotowi zobaczyć w najdrobniejszych szczegółach, jak żyje współczesny car? Jeśli tak, to w imieniu samego Putina zapraszam Was na swoisty home tour, czy tam bardziej z rosyjska domaszni tour, po prostu oprowadzankę po domu, po jego domu. Pałacu Władimira Putina. Dobro pożalować w Praskowiejewkę. Witamy w Praskowiejewce, najbardziej znanym i ekskluzywnym kurorcie nad Morzem Czarnym. Tutaj zaczynamy nasz wyjątkowy spacer. Ta aleja prowadzi do głównego domu. Tu, jak możecie sami zobaczyć, trwa obecnie konkurs na umieszczenie jak największej liczby rzeźb na metr kwadratowy. Sztuki nigdy za wiele, zdaje się mówić nam Putin. Półnaga kobieta? Poproszę kilka. Całkiem naga. Jeszcze lepiej. Muzy, boginie, pełne wdzięku damy, niektóre z owocami, niektóre z dziećmi, a nawet mężczyzna, flecista. Z jakiegoś powodu kompletnie nagi. W końcu w oddali widzimy coś znajomego i już wiemy, że dobrze trafiliśmy. To pałac Putina. To dworzec Putina. Od czasu, gdy w styczniu 2021 roku Aleksiej Nawalny opublikował film Pałac Putina, nikt nie wiedział, co dzieje się w środku. No aż do teraz. Bo jak się okazało, wnętrza stosownie przebudowano, a zmiany, jakie zaszły, pomagają prześledzić też ewolucję, jaka zaszła w samym rosyjskim przywódcy. Dwie rzeczy się jednak nie zmieniły. Putin niezmiennie ma obsesję na punkcie wojny i religii. Idziemy dalej. W nieodłożnym porządku my spieszymy tu, kiedy ja niezwłocznie udajemy się tam, gdzie, jak sądzę, wszyscy z nas marzą się znaleźć. Legendarna akwadyskoteka. Wielu opowiadało, jak ona wygląda. Odważni zadawali pytania, ale po raz pierwszy widzimy wodną zabawkę Putina w ukończonej formie. Fontanna jeszcze nie działa, ale basen już jest wypełniony wodą. A tam, niedaleko od akwadyskoteki, znajduje się jedno z wejść do pałacu. Bez pardonu wchodzimy do środka, choć nikt nas nie zapraszał, i trafiamy na basen. Ekstrawagancka sztukateria, płaskorzeźby, obłędne kryształowe żyrandole. Wszystko podług gustu właściciela. To pomieszczenie to fitobar, gdzie można zamówić smoothie albo koktajl tlenowy. Wzdłuż basenu znajdują się sofy i leżanki, a jeszcze dalej coś w rodzaju strefy spa z hydroterapią. Władimir Putin lubi się kąpać na 10 różnych sposobów. Na początek oczywiście jacuzzi, już napełnione wodą. Mam nadzieję, że ciepłą. Następnie za szklanymi drzwiami znajduje się stół, na którym prysznic można wziąć na leżąco. To tak zwany prysznic Vichy. Naprzeciwko z kolei jest prysznic z biczami wodnymi bijącymi dosłownie zewsząd. W sąsiednim pomieszczeniu są 3 wanny do podwodnego masażu, a jeszcze dalej panel, który wygląda jak centrum sterowania statkiem kosmicznym.
космическим, але то только прышніц Шаркота. Как будто с него можно управлять космическим кораблем. Но это всего лишь душ Шаркота. Tutaj Władimir Putin staje naprzeciwko ściany i pracownicy Federalnej Służby Ochrony polewają go z wodnych dysz. W tym pomieszczeniu są też wanny, podświetlone. Niebieska chłodna, a pomarańczowa gorąca. I zgodzicie się, że jest w niej coś złowieszczego. Горячее, и согласитесь, что-то в ней есть немного зловещего. Далее всякие души, обратите внимание. Далее są różne prysznice. Zwróćcie uwagę, że cały sprzęt jest amerykański. Stany Zjednoczone to oczywiście nasz wróg, ideologiczny przeciwnik i zbutwiałe, bezduszne miejsce, ale to wszak nie powód, by odrzucać ich technologię, czyż nie? Muszę wam pokazać jeszcze jeden terapeutyczny prysznic i z góry przepraszam, na to możecie być niegotowi, ale pominąć się tego nie da. Ukryty jest za matowymi drzwiami i nazywa się to prysznicem wznoszącym. Siadasz na nim, a woda pod ciśnieniem jednej lub dwóch atmosfer robi, wybaczcie, za was robotę. Mówią, że to bardzo korzystne dla zdrowia w podeszłym wieku. W pożylom wozerście, говорят, очень полезно. Proszę, odnieś się do tego ze zrozumieniem. Ничего интереснее мы на этом этаже. Ничего ciekawszego на tym piętrze już nie znajdziemy. Ale rozejrzyjmy się dookoła. To pokój do masażu w stylu wschodnim. To kolejny pokój do masażu. Może wydać się niegodnym uwagi, ale każdy z tych krzeseł kosztuje ponad 200 tysięcy rubli. Здесь располагается агрегат о внезапной поломке. Tutaj znajduje się również rzecz, o której w przypadku nagłego wypadku marzą miliony ludzi. To kryosauna, która wytwarza temperaturę minus 100 stopni Celsjusza, co przyczynia się do odmłodzenia organizmu. Zatem w jakimś sensie Władimir Putin jakiś czas spędza w chłodziarce. Jest tu nawet małe okienko, przez które można podejrzeć, czy aby lider narodu nie zamarzł. Dlaczego jest tak chłodno? To dopiero początek luksusów, w jakich pławi się Putin. Prawdziwy ogrom szaleństwa kremlowskiego przywódcy dopiero pokażą nam kolejne pomieszczenia. Chcecie zobaczyć więcej? No to idziemy dalej. Na górę. To pomieszczenie przed przebudową było oznaczone na planach jako lobby numer 1. Dawna czytelnia po remoncie zyskała nowy wystrój, no i teraz jest wypełniona obrazami scen bitewnych. Oczywiście zwycięskich. Dla Rosji. Centralne miejsce zajmuje dzieło Siergieja Prisekina z podpisem „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. Oryginał wisi w Wielkim Pałacu Kremlowskim. Co ciekawe, sam Prisekin namalował kiedyś Putina w białym kimonie. W pomieszczeniu są też charakterystyczne medaliony z dwugłowymi orłami, choć już nie złotymi, bo pomalowano je na biało. Wiecie, ile to wszystko jest razem warte? Na nasze szczęście, a na nieszczęście Putina policzyła to grupa Projekt. Te dwie sofy kosztują 900 tysięcy rubli za sztukę, bufet za nimi to 1 100 000. Ten luksusowy stół to niemal 2 miliony, a każde krzesło 220 tysięcy rubli. A mamy ich tutaj 10. Ale sofy, bufet, stół czy krzesła za miliony rubli bledną w porównaniu z tymi francuskimi żyrandolami. Są wykonane ze złoto-czerwonego kryształu i ważą po 336 kg. Ich cena, uwaga, to 50 milionów rubli. Taką samą sumkę przeznaczono na przykład na naprawę wszystkich placów Kaługi czy remont kamczackich przychodni. W tym pomieszczeniu są dwa takie żyrandole, to znaczy, że 100 milionów rubli wydano tylko na żyrandole w jednym z setek pomieszczeń w pałacu Putina. Wiecie, że Putin bardzo ciężko pracuje. Haruje od 25 lat i to nie dla siebie, a dla Rosji. Nawet w swoim domu. Nie możemy zatem pominąć gabinetu z bałałajką. I to nie jedną. Bałałajka, tak w kremlowskim slangu określa się rządowy telefon. Zatem przejdźmy do centrum sterowania. Nie tylko Rosją. Glede na to pomieszczenie. Patrząc na to pomieszczenie, szczególnie śmieszy fakt, że próbowano nas przekonać, że to nie żaden pałac Putina, a hotel. Zatem czym jest to pomieszczenie? Recepcja hotelu o powierzchni 130 m2, wykończona ciemnym drewnem z marmurowym kominkiem, meblami, pustą biblioteczką i złotymi żyrandolami. Meble wnosząc po etykiecie, jakoby wykonano w Serbii. Ale nie mamy wątpliwości, że wszystko jest włoskie. Tak jak Putin lubi, a przewieźli je przez Serbię, żeby ominąć sankcje. Podejdźmy bliżej do stanowiska pracy Putina. Rozkład jest dokładnie taki sam w jego gabinecie na Kremlu. Na szczycie stołu miejsce dla przywódcy, a przed nim miejsca dla podwładnych. Zgodnie z nowym planem na biurku powinien znaleźć się komputer i telefony bezpiecznej linii. Tak jak w gabinecie na Kremlu. To nieodzowne wyposażenie każdego apart hotelu. Słyszysz, Anton, ty mnie słyszysz?
słyszysz? To dlaczego nie odpowiadasz? A teraz zajrzymy w najtajniejsze i najprawdopodobniej najważniejsze miejsce w pałacu. Jeżeli wcześniejsze pomieszczenia choć odrobinę sugerowały, że z głową Putina może być coś nie do końca w porządku, to, co teraz zobaczycie, pokazuje, że rozum kompletnie stracił. Albo się nawrócił, bo tam, gdzie wcześniej miało być pomieszczenie do gier, kasyno i rura do striptizu, stworzono prywatną, osobistą kaplicę. Choć to coś znacznie ważniejszego, bo wygląda wręcz na rządową, czerwoną linię do bezpośrednich rozmów Putina z Bogiem. Oczywiście z jego Bogiem. Tutaj Władimir Putin rozmawia z Bogiem. Zgodzicie się, że pomieszczenie jest dość przytłaczające. Marmurowa podłoga ze wzorem, ciemna tapeta i ściany wokół pomieszczenia ozdobione metalowymi panelami z kilkoma nie do końca prawosławnymi krzyżami. Ale najważniejszy jest ikonostas. Jest olbrzymi, z ikonami w ludzkich rozmiarach. Po środku przedstawiony jest Jezus Chrystus, po prawej stronie Matka Boska, a po lewej, nawet nie musicie zgadywać, bo i tak jest podpis, to święty książę Włodzimierz. Miejsce dla ikony wybrano nieprzypadkowo. Po lewej stronie Chrystusa zazwyczaj umieszcza się tego, na cześć którego nazwano kaplicę. Zatem to kaplica świętego księcia Włodzimierza. Nie ma wątpliwości, że Putin nie tylko łączy siebie z księciem Włodzimierzem, ale wręcz uważa siebie za jego ucieleśnienie, jego reinkarnację. Putin na cześć księcia organizuje eventy. Nazywa jego imieniem Łodzie Podwodne. Fundusz prezydencki wydzielił dziesiątki milionów rubli na etnooperę księcia Włodzimierza z piosenkarzem szamanem w roli głównej i Putin osobiście odsłaniał ogromny 17-metrowy pomnik księcia dokładnie naprzeciwko Kremla. Равноапостольного князя Владимира. Wspominając wielkiego księcia Włodzimierza, jednocześnie wspominamy i modlimy się za naszego prezydenta Władimira Władimirowicza Putina. Imię tego księcia. Który nosi imię tego księcia. Wierzę, że nie ma w tym przypadku. Mam nadzieję, że jeszcze się nie zmęczyliście i jesteście w naprawdę dobrej formie, bo na koniec czeka Was prawdziwa wyprawa. 275 metrów kwadratowych. Najświętszego ze świętych miejsc, czyli prywatnych komnat samego Władimira Władimirowicza Putina. Kondycja jest zatem niezbędna. Ruszamy? Robota tam była niełatwa, delikatnie mówiąc. Wszystkie rezydencje Putina, w tym jego jachty, urządzone są jednakowo. Sypialnie zawsze są oddzielne. Jedna dla niego, druga dla jego towarzyszki życia. W pałacu jest podobnie. Alina Kabajewa, o ile w tej kwestii nic się nie zmieniło, ma swoje własne apartamenta. Spalnia Putina. Ale chodźmy do komnat Putina. Pierwsza gościnna. Na początek salon. Ogromne lustro i stół dla 6 osób. Znaleźliśmy taki za 2 miliony rubli. W telewizji pokazują mecz piłki nożnej, a obok widzimy gigantyczne popiersia, które, jak się okazuje, Putin darzy pasją. Z salonu idziemy wprost do sypialni. Wciąż część mebli jest zafoliowana, by chronić się przed kurzem, ale cały wystrój jest już gotowy. Są nawet kwiaty w wazonach. Wzrok pada od razu na sympatyczną komodę. Koszt niemal 4 miliony rubli. To cena na przykład dwupokojowego apartamentu w Woronerzu. Rozkoszne łoże z baldachimem też bez problemu znaleźliśmy. To koszt niemal 6 milionów rubli. Tyle wynosiła rekompensata za śmierć 2 osób w ostrzale Biłgorodu. Na prikrawatnej tumbyczki. Szafeczka nocna. Ta zazwyczaj skrywa najcenniejsze rzeczy. Putin trzyma na niej brązową figurkę misia. Mamy osobne jego zdjęcie. Jak dla mnie jest bardzo podobny do znaku jednej Rosji. Nawet we śnie Putin myśli o polityce, choć ja bym trzymał taką statuetkę z dala od łóżka. Brązową statuetkę na jego miejscu ja bym wciąż trzymał od krawaty podalsze. Następny przystanek. Tajny buduar lub kolejny salon, określany jako pokój relaksu. Wejście tuż u wezgłowia łóżka. Osoby postronne nie mogą tu wejść, ale dla nas zrobiono wyjątek. Od razu dostrzegamy ogromną komodę za niemal 2,5 miliona rubli, a naprzeciwko jest bardzo rozległa sofa wypełniona poduszkami, na której Władimir Putin może wyciągnąć nóżki. Tam witają nas statuetki i okrągłe jacuzzi z ogromną mozaiką nad nim. Przynajmniej tu nie ma bitwy pod Borodino. Zajrzyjmy do toalety. Tu z jakiegoś powodu naprzeciwko kibelka stoi pufa warta 300 tysięcy rubli. Z pewnością dla adiutanta. Idziemy dalej i trafiamy do łazienki z prysznicem. Z kolejną pufą za 300 tysięcy rubli i jeszcze jedną imponującą mozaiką. 300 tysięcy i jeszcze bardziej wpечатляющей mozaiką.
Zwróćcie uwagę, jak Władimir Putin ubóstwia telewizję. Telewizor jest i w łazience, i w sypialni, i w jednym salonie, i w drugim. Najwyraźniej Putin nie może choćby minuty przeżyć bez programu Jekateryny Andrzejewej. Nawet opracowano dla niego specjalny mechanizm. Możemy zobaczyć, jak on działa. Czemu nie? Klik i wjeżdżają najnowsze wiadomości na pierwszym kanale. Wyobrażam sobie, jak Putin z nietęgą miną będzie siedział sobie w tym salonie, wpatrując się w pilota i telewizor, myśląc o nas. Budowa pałacu kosztowała ponad 100 miliardów rubli, a strumień kasy nadal do pałacu płynie. Jego budowę i obecną przebudowę, a także utrzymanie finansują państwowe spółki pod przykrywką różnych usług. Defraudacja sięga nawet 660 milionów rubli rocznie, czyli około 30 milionów złotych. Rok w rok. No ale przecież wyposażenie i utrzymanie domu kosztować musi. To w końcu niemal 18 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni z kilkudziesięcioma pokojami wyposażonymi w meble, z których każdy, no jak to w pałacu, jest unikatem przygotowanym na specjalne zamówienie. Do tego kilka domów gościnnych, 3 lądowiska dla helikopterów, marina, amfiteatr, oranżeria, herbaciarnia. Jest jeszcze wywiercony w skalę tunel, który prowadzi wprost na plażę. Ponad 200-metrowa strzelnica, kilkupiętrowy podziemny bunkier i podziemne boisko do hokeja. Wszystko to na 68-hektarowej działce. W końcu, jak już się ma pałac, no to ma się i luksusy. A że bogactwo wylewa się dosłownie z każdej strony, no cóż. Oczywiście rosyjskie władze nie raz i nie dwa zaprzeczyły, jakoby pałac był tak bogato urządzony, jak to zostało pokazane na filmie. Nakręciły nawet film propagandowy, pokazując budynek z gołymi ścianami oraz krzątającymi się wokół robotnikami budowlanymi. Ale prawda jest taka, jaką pokazał tajny agent Fundacji Nawalnego w jednym krótkim nagraniu. Krótkim, ale bardzo symbolicznym. W nocy, kiedy przechadzał się po posiadłości, trafił na toalety. Na brudne, obskurne toalety dla tych, którzy w pałacu nie mieszkają i nigdy nie będą, ale tylko dzięki ich wysiłkowi i dzięki ich pracy ów pałac powstaje. I co widzimy wewnątrz? Rysunki i napisy na drzwiach i ścianach, a wśród nich ten. Lyosza, miałeś rację. Lyosza to zdrobnienie od imienia Aleksiej. Aleksiej Nawalny. Jesteście na kanale Koniec Świata, ja się nazywam Arleta Bojke. Jeżeli ten film był dla Was ciekawy, to zasubskrybujcie nasz kanał. Znajdziecie tutaj więcej takich treści, treści o Rosji. Wasze wsparcie na Supi by Patronite to dla nas z kolei szansa rozwijania tego projektu, więc liczymy na Wasze wsparcie, lajki i komentarze. A jeżeli jesteście ciekawi innych ukrytych bogactw rosyjskiego dyktatora, no to koniecznie obejrzyjcie odcinek, w którym prześwietliliśmy majątek Putina. Do zobaczenia.